Ciała naszego, którego słowami razem wspólnie wołamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieku. Amen. Niech nas błogosławi. A teraz by pięknie pytała naszą wójcinę, jako gospodynię całej gminy, co by ten pobłogosławiony chlebiczek od nas wzięła, a sprawiedliwie go podzieliła. Szanowni gwiazdowie, drodzy rolnicy, szanowni goście według tytułów, stanowisk i funkcji, czcigodni księża, drodzy mieszkańcy gminy Goleszów, szanowni państwo, jak co roku z ogromną radością witam państwa na święcie plonów gminy Goleszów. To jest czas wytchnienia, radości i zabawy. Przede wszystkim jednak spotykamy się tutaj, by podziękować za największy skarb rolniczego trudu. Za chleb. Ziemia będąca warsztatem pracy każdego rolnika rodzi i karmi, dając nam to, co niezbędne do życia. Jednak, aby na naszych stołach nigdy nie zabrakło pożywienia, ta ziemia wymaga nieustannej pielęgnacji, uwagi i poświęcenia. Jako córka rolników wiem, że praca na roli wymaga pokory, szacunku i miłości. Nie ma tam miejsca na butę i wyniosłość, zaś pot na czole, spracowane dłonie czy bolące plecy są wpisane w rolniczą codzienność. Wiedząc, jak wiele trudu mozołu trzeba włożyć w to, by plony były odkryte i aby na naszych stołach nigdy nie zabrakło chleba, chcę wspólnie z Państwem podziękować za tegoroczne zbiory. Jednocześnie wyrażam szacunek dla rolników z wszystkich 11 stołów gminy Goleszów. Jestem Wam wdzięczna za trud i poświęcenie, za to, że wcześnie rano i do późna w nocy, w parze letniego słońca i w mroźne zimowe dni ciężko pracujecie, dając nam wszystkim nadzieję, że nie będziemy musieli cierpieć głodu. I choć trudno nam sobie wyobrazić, by głód mógł się stać naszym udziałem, to pamiętajmy, jak wielu ludzi go doświadcza. Myśląc o nich, możemy powiedzieć, że jesteśmy szczęściarzami. A mimo to często narzekamy, chcemy jeszcze więcej, pędzimy do przodu, nie zważając na to, co rzeczywiście w życiu ważne i cenne. Dlatego zachęcam wszystkich, byśmy przy okazji dzisiejszych dożynek, dziękując za psalmy i wyrażając uznanie dla rolniczej pracy, pomyśleli o sprawach najważniejszych. Bądźmy prawdziwą wspólnotą, w której jest miejsce dla każdego. Nie myślmy tylko o sobie, ale pamiętajmy o nich. Nie pozostawajmy obojętni na losy tych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Twórzmy przestrzeń, w której każdy będzie mógł czuć się bezpiecznie i dobrze. Wszystkim rolnikom i ich rodzinom życzę, aby najbliższy rok przyniósł wiele okazji do zadowolenia i uśmiechu. Życzę Wam także satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech dobre zdrowie Was nie opuszcza i szczęścia niech Wam nie brakuje. Wszystkim Państwu dziękuję za obecność na dzisiejszych dożynkach. To zarówno dowód podtrzymywania dobrej, lokalnej tradycji spotykania się po zakończonych żniwach, jak i wyraz szacunku wobec naszych rolników. Życzę wszystkim pomyślności, niech Państwa życie będzie pełne radości i optymizmu.
lokom przytupuje, prawo łoczkiem podmruguje, a każ dzinko rozkurcuje, że jak baba się nachtuje. Jura z Hanką już tańcują, razem zgrabnie podskakują, Zuzka z Prawkiem wywijają, ani kąska nie mijają. Jewka za tym trzepie w kącie, czeka aż się kiedy nocie, ale buty jak lubuje, wszystkich chłopców wytańcuje. Graj muzyczko, grajcie radzi, niech wytrzepią wszyscy z radzi, żeby długo wspominali, jak dożynkę świętowali. To są nasi tegoroczni gazdowie, jeszcze Państwu troszkę
szczegółów więcej przekażemy, zostali wskazani przez ubiegłorocznych gazdów, którzy w ten sposób przekazali dożytkową funkcję gospodarzom z Kozakowic Dolnych. Gorąco klask, jeszcze raz przypomnę, pani Karina, pan Andrzej Broda. I gospodarstwo Brzeńca obejmuje 18 hektarów gruntów własnych, 15 hektarów gruntów dzierżawionych. Całość przeznaczona jest na uprawy, z których wykarmiane są zwierzęta, dokładnie bydło mleczne stanowiące podstawę ich rolniczej działalności. Są też oczywiście rodzicami trójki wspaniałych dzieciątków. Gazdą, całej rodzinie, zdróweczka, pomyślności życzymy, co się chowało, darzyło, mnożyło i wyszedł gustowany obrad cało. Hej! Kochani Państwo, na pewno chcecie tę gazdą powinszować, tak myślimy. To teraz zaprosimy na tą naszą wspólną scenę dożynkową. Wszystkich zacnych gości, którzy tu będą zabierać głos, składać Wam życzenia rolnikom, sadownikom, ogrodnikom i wszelakim wszystkim, którzy przyszli tu na te dożynki. Serdecznie zapraszamy pana posła Apoloniusza Tajnera. Prosimy gorąco klaski. Pana Apoloniusz Tajner. Szczęść Boże, zapraszamy pana Apoloniusz. Pana wicewojewodę Michała Kopańskiego, jeżeli... A, pojechał. Słuchajcie, słońce u nas jest takie, że się przestraszył. No trudno, ale fajnie, żeby. Panią Janinę Żagan, starostkę dzierżyńską, zapraszamy i przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego w imieniu pana marszałka. Będzie tutaj człowiek z Tera, kobieta wspaniała, Katarzyna Twardzik, wasza tutaj rodowita z ziemi goleszowskiej, a także Rafał Ryplewicz, radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Zapraszam także panią Bega Libert Erdene, asystent pani europoseł Mirosławę Nykiel. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy tutaj do nas. No i panie pośle, proszę, oddajemy głos. Dziękuję pięknie. Szanowna pani wójcino, pani wójt, szanowni zaproszeni goście, szanowni mieszkańcy, którzy w imieniu Goleszy, bardzo serdecznie was witam i bardzo się cieszę, że miałem możliwość uczestniczenia w waszych uroczystościach, w waszym korowodzie. To też wymagało trochę wysiłku w tym słońcu. Najlepiej mają ci, którzy siedzą tam w tej chwili w filmie, to muszę powiedzieć. Ja przyłączam się do wszystkich gratulacji i życzeń dla was, rolników. Dzisiaj jest wasz dzień. Dzisiaj są dożynki. No ale też zdajemy sobie sprawę wszyscy, że rolnika dalej trzeba prowadzić swoje gospodarstwa i tak naprawdę to można go przez cały, bo nie wolno się poddawać, wręcz odwrotnie, trzeba się rozwijać, więc trzeba przejść naprzód. Ja skręcę troszeczkę w stronę goleszowskiego sportu. Muszę powiedzieć, że od 3 lat pani wójt Sylwia Cieślar stara się o modernizację tych małych skoczni tutaj narciarskich, które mają już przedwojenne tradycje w tym miejscu. I jak najbardziej zasadne te starania są, więc jak najbardziej zasadne, żeby takie małe obiekty dla klubu sportowego, tutaj Olimpia Goleszów, z którego również ja się wywodzę, żeby one tutaj powstały, a zwłaszcza te małe, dla dzieci, żeby po szkole można było odbyć tenis, wrócić do domu, a nie jeździć ciągle do Szczyrku, do Zakopanego czy do Wisły. To jest bardzo uciążliwe. Goleszów na to zasługuje i muszę powiedzieć, mówiliśmy o tym oficjalnie, że będziemy się starali, żeby sfinalizować w końcu tę sytuację, bo przez 2 lata przez Ministerstwo Sportu ten wniosek nie przechodzi. Ale w tej chwili jest już na liście inwestycji strategicznych dla polskiego sportu, czyli z tym wzmocnionym dofinansowaniem ze strony Ministerstwa Sportu i te skocznie już niedługo tutaj będą, ponieważ teren jest wspaniały, ten teren ma swoje tradycje i dla rozwoju skoków narciarskich, którymi zresztą Goleszów słynie, będzie to niezwykle istotne. Dopowiem tylko, że dzisiaj odbywają się zawody Orlen Kids, to są ogólnopolskie zawody, które odbywają się w Zagórzu w ramach cyklu właśnie Orlen Kids dla tych najmłodszych grup wiekowych. I przed chwilą zakończyła się konkurencja chłopców. Wszystkie 3 miejsca na podium ogólnokrajowe zawody. Wszystkie 3 miejsca na podium zajęli zawodnicy Olimpii Goleszów. Przed chwilą włączyłem się z Tadeuszem Tajnerem, z Dominikiem Zyniem, który jest trenerem
dzisiejszym klubie. Jest tutaj też prezes Waszek, a wśród dziewczynek drugie miejsce zajęła również dziewczynka z Goleszowa. To jest na pewno bardzo dobra wiadomość i dedykuję również ją rolnikom, żeby im się dzisiaj jeszcze fajniej świętowało. Życzę Wam udanej zabawy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panu bardzo. Wszystkiego dobrego, Panie Poliusiu. Panu też dobrej zabawy. Panie Poliusiu Steiner, człowiek, który dotrzymuje słowa, on tu rok temu był, zapowiedział to, co się ziściło, kochani. Dziękujemy pięknie za ten prezent dożurkowy. A przed nami Pani Starosta Cieszyńska Janina Żaga. Szanowni Państwo, w Goleszowie jest jak zwykle niezwykle. Brak słów, jest tak cudownie i teraz moje życzenia są też niezwykłe. Ja bym chciała, żeby się spełniło chociaż połowę tych słów pięknych, które księża wypowiedzieli. Tego życzę wszystkim rolnikom od samorządowców powiatu cieszyńskiego, a na wieczną rzeczy pamiątki. Mam przygotowany list z pięknym słowem dla gazdów dożynkowych. W wieczór spokojnie przeczytacie sobie mądre i dobre słowa dla Was i wszystkiego dobrego. Wszystkim uczestnikom, wszystkim gościom życzę wspaniałej zabawy, bo rolnik nie tylko ciężko pracuje, ale również potrafi się bawić. Przyjemnych chwil. Dziękujemy pięknie. Starosta Cieszyńska Janina Żaga, a przed nami reprezentacja sejmiku województwa śląskiego w imieniu marszałka województwa śląskiego pani Katarzyna Twardzik, radna Tostela z gminy Goleszów. Witam Państwa. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Witam. Od marszałka przekazuję pozdrowienia. Pozwólcie Państwo, że przeczytam. Z okazji tegorocznych dożynek w gminie Goleszów chciałbym serdecznie podziękować wszystkim rolnikom za ich trudną, lecz bardzo ważną pracę, która przyczynia się do naszego codziennego życia. Jest to czas radości i obfitości, kiedy wspólnie państwowo celebrujecie, a my możemy dziękować za owoc pracy rolniczej. Dożynki mają głęboko zakorzenione tradycje i symbolikę, które przypominają nam o naszych korzeniach wiejskich oraz znaczeniu rolnictwa dla naszego społeczeństwa. Jestem przekonany, że tegoroczna uroczystość będzie dla Państwa wszystkich czasem refleksji nad bogactwem polskiej ziemi, jej plonów oraz tradycji i obrzędów, jakie od wieków towarzyszą nam w pielęgnowaniu kultury i wiary. Niech wspólne świętowanie zbliży wszystkich jeszcze bardziej i umocni więzi społeczne oraz rodzinne. Proszę przyjąć moje słowa uznania i szacunku dla trudu, jaki rolnicy wkładają w pracę na roli. Jest to ich wyraz solidarności oraz troski o dobrobyt społeczeństwa. Bardzo za to dziękuję. Chciałbym także podziękować za obchody Dni Gminy Goleszów, które są promocją lokalnej kultury, tradycji i dziedzictwa. Wydarzenie to integruje społeczność lokalną oraz kreuje pozytywny wizerunek gminy, a na tym wszystkim nam zależy. Z wyrazami szacunku Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. Przekazujemy również życzenia od wszystkich radnych z Katowic. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję pięknie. Katarzyna Twardzik, a jeszcze Rafał Rokiewicz. Dzień dobry Państwu. Ja nie jestem Stella, przyjechałem z Bielska-Białej. No my w mieście nie mamy tak wspaniałych wydarzeń jak dożynki, także jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, jak świętujecie. Chciałbym przekazać gorące, jak ta dzisiejsza pogoda, pozdrowienia od wszystkich radnych sejmików województwa śląskiego i te pozdrowienia kierujemy zwłaszcza do bohaterów dzisiejszego dnia. Jako samorząd województwa śląskiego bardzo sobie cenimy pracę wszystkich rolników. Dziękujemy za ich ciężką pracę przez cały rok. To wszystko. Dziękuję serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. I prosimy, aby nie uciekać do gwóźdź programu, na który wszyscy czekamy jeszcze przed nami. Kochani Państwo, a przed nami kolejny gość, pani Wajda Libat RDN, pani asystentka europoseł Mirosławy Nykiel. Dzień dobry Państwu. Chciałabym z tą piękną pogodę podziękować organizatorom za zaproszenie nas oraz przekazać
kilka zdań prosto z Brukseli od pani Europy. Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia od tych promów zdrowia i wszelkie pomyślności zarówno w życiu prywatnym, jak i w zawodowym. Niech czas ciężkiej pracy wynagrodzony urodzajem i wspólnym świętowaniem umocni poczucie wspólnoty oraz przyniesie zasłużoną radość i satysfakcję. Życzę także, by owoce pracy były źródłem dalszego rozwoju dla całej społeczności. Z wyrazami szacunku Mirosława Nykiel, posłanka do Parlamentu Europejskiego. Dziękujemy bardzo. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Prosimy o przekazanie pozdrowień również z Koleszowa dla pani europoseł. Dziękujemy zacnym gościom. Zapraszamy was, abyście się tam spoczęli na swoich miejscach. Bo teraz słuchajcie, no nie ma dożynek, Janek bez czego? No powiedz, no bez czego to nie będzie tych dożynek, no. Szczęsa, nie będzie dożynek bez tej części artystycznej. Ale artystycznej, no chłopie, dyć kołocz, dyć wonio, dyslekty się łobudź wreszcie. Myślę, że to będzie wiadomo. Szczerze mówiąc, dla ciebie najważniejszy jest kołocz, to jest ważniejszą wiadomką. Ale to wiesz, każdy ma to co chce, nie? No, widać na załączonym obrazku, jak ja wyglądam, a jako też ty wyglądasz. Nie w tej kwestii, ale trzeba przyznać, że kołocze goleszowskie się wyróżniają smakiem, proszę państwa, są bardzo dobre, niepowtarzalne, zresztą za chwilę państwo spróbujecie. Spróbujecie też tej mojej strony, czyli spróbujcie państwo tej dobrej miodonki goleszowskiej. Naprawdę, proszę państwa, to zacne smakołyki. Częstujcie się, kosztujcie, bo to wszystko jest też pobłogosławione, co by wam się darzyło. Pamiętajcie tylko, moi kochani, że jak się to wszystko zmieszą, to jest naprawdę fajna impreza i można długo, długo te dożynki pamiętać. Dobra, słuchaj. Pani Halina, pan Andrzej Broda wraz z panią wójt Sylwią Cieślar tutaj gazują na tych dożynkach, częstują nikt nie będzie to głodny, nikt nie będzie miał nic tutaj, jeśli chodzi o pragnienie, wszyscy zostaną zaspokojeni, tak to jest przy dożynkach. Ale już dożynki czekają. No właśnie, trzeba też, żeby najważniejsi goście dzisiejszego wieczoru, gwiazdy wieczoru, proszę to są, co widać na załączonych obrazkach? Dwóch was tylko jest? Dwóch. A bardziej mają dzioło. To idę tańczyć. Słuchajcie, grupa najmłodsza zespołu pieśni tańca Goleszów pokażę wam wiązankę tańców bez kitki. Później zobaczymy grupę dorosłą, która się reaktywowała w trakcie jubileuszu 30-lecia zespołu. To wam potem po występach kapcia to opowiadam. I grupa starsza, która pokaże nam wiązankę tańców krakowskich. Dorośli wystąpią w łowickich strojach. Będzie się tu kupę działo na tej scenie. Także my z Nikomem zostawiamy was z najlepszymi artystami na Śląsku Cieszyńskim. Zespół pieśni i tańca Goleszów! Grupa młodsza! Brawo! Dorosły Siedleckiej! Dzięki. Yeah.
Krzysia, śmiało z tymi oklaskami, śmiało, śmiało, pięknie tańczy. Proszę Państwa, gorące oklaski! Wielkie, wielkie brawa! Mały Goleszów! Najmłodsza grupa zespołu, dzieci i tańca Goleszów! Dzieci, pomachajcie do babci, cioci, wujków!